Siemanko, jestem Technokrata i witam Was w kolejnym podsumowaniu newsów na kanale IT Hardware. Ale w ogóle zanim przejdziemy do podsumowania, dzisiaj mam dla Was fajne ogłoszenia, mianowicie konkurs na pamięci Patriota Viper RGB. Bardzo fajne pamiątki. Link do konkursu oczywiście macie w opisie. Ja podobne Patrioty przetestuję u siebie na kanale. Myślę, że jutro albo nawet dzisiaj pokaże się film, w którym testuję podobne, ale nie tak ładne, bo bez RGB Patriota. A już teraz zapraszam Was do podsumowania newsów. No i dzisiaj dużo ciekawych informacji, czy to o kartach graficznych, procesorach, o uniwersalnej ładowarce dla wszystkich telefonów zaproponowanych przez Unię, no i o tym, że Lisa Su będzie teraz doradzać prezydentowi Bidenowi w sprawach technologicznych. O tym wszystkim i wielu innych rzeczach w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam Was do oglądania. Standardowo, jak już Wam mówiłem w ostatnim odcinku, będę dzielił to na takie segmenty tematyczne i pierwszym segmentem tematycznym będzie to, że eksperci szacują, iż niedobór chipów teraz jest, z jakim się borykamy. No, każdy, kto interesuje się rynkiem komputerowym, ale nie tylko, bo też przemysł motoryzacyjny, absolutnie każdy jakby gałąź przemysłu korzystająca z elektroniki boryka się z niedoborami. No, ale szacują, że te niedobory mogą w 2023 przerodzić się w nadpodaż, czyli po prostu teraz wszyscy na potęgę uruchamiają dodatkowe fabryki. No i może się okazać, że w przyszłym roku, jakby takie są szacunki, że w przyszłym roku problem już zacznie znikać, a w 2023 tego wszystkiego ma być za dużo. No cóż, ja nie sądzę, żeby tak było, żeby było tego za dużo. Po pierwsze, na pewno jeżeli będzie za dużo, to ceny bardzo nie spadną w dół z tego względu, że po prostu producenci będą prowadzić produkcję kontrolowaną. Nie będą się przemęczać, wysilać. Tak jak teraz fabryki pracują na 110%, budują to coraz nowsze fabryki, żeby tego budować jak najwięcej. Planują wydawać miliardy dolarów, czy to w Europie Intel, czy nawet TSMC w Europie. No i koniec końców faktycznie może się okazać, że ta produktywność zwiększy się na tyle, że ludzie nie będą mieli potrzeby tyle kupować. No ale zapotrzebowanie na chipy i półprzewodnikowe materiały rośnie cały czas, więc nawet jeżeli chwilowo ta rozpędzona produkcja zmieni się w taki, no, nadpodaż tego wszystkiego i będzie tego trochę za dużo, no to ceny dla nas spadną, ale nie spektakularnie. To nie będzie tak, że kupicie i9 za 100 zł, najnowszą, bo jest tego za dużo. Po prostu to wszystko musi się kalkulować, a nawet jeżeli będzie dużo produktu, no to koniec końców ceny jedyne, co mogą zrobić, to się ustabilizować. Na pewno jest to dobra informacja. Lepszą informacją jest, że może być nadpodaż, niż że niedobór będzie się ciągnął przez następne 5 lat. Ale na pewno przez następne kilka lat producenci nadal mogą mieć problemy z zatrudnieniem specjalistów, ponieważ no, podają oni, że z roku na rok. Raz, że pracownicy są coraz drożsi, no to plus dla pracowników, to akurat dobrze, ale z drugiej strony coraz ciężej znaleźć jest im wykwalifikowanych pracowników właśnie do pracy przy produkcji elektroniki, więc no cóż, jest to dla Was jakaś rada, tych wszystkich, którzy są gdzieś na samym początku swojej kariery, że może warto rozważyć by taki kierunek. Na pewno jest to kierunek przyszłościowy i sam z swojej perspektywy widzę, że no, jak wiele kierunków można poddawać pod wątpliwość, czy będą w ogóle potrzebne w kolejnych latach, tak osoby pracujące przy produkcji elektroniki wydaje mi się, że zdecydowanie będą potrzebne. Czy jako pracownicy, powiedzmy, szeregowi, czy ludzie na wyższych stanowiskach, to na pewno. Teraz przejdziemy sobie do segmentu kart graficznych, ponieważ mamy informacje o RTX-ach 4000 oraz o RTX-ach 3000 serii Super, ponieważ wyciekła prawdopodobna specyfikacja tych drugich, czyli serii 4000 Super, oczywiście o 3000 Super, oczywiście o 4000 też specyfikacji powiem, ale to za chwilę. Jeżeli chodzi o Superki, no to nie mamy tutaj dużego wzrostu. Ma się pojawić 3090 Super, 3080 Super, 3070 Super oraz 3060 Super. I z tym ostatnim potencjalnie mamy najciekawszą sytuację, ale zacznijmy od góry. No tak naprawdę 3090 Super
dostaje bardzo niewielki upgrade, szybsze pamięci, może te GDDR6X zostaną podkręcone. Przypominam, teraz działają na 19,5 gigabita, ale potencjalnie mogą działać nawet na 21, więc tak naprawdę wzrost wydajności no niewielki. 3080 Super z kolei będzie pozycjonowane pomiędzy 3080 zwykłą a 3080 Ti i tak naprawdę przy okazji już tutaj będąc 3080 Super, superki mają zastąpić podstawowe modele. Będzie to wyglądać prawdopodobnie tak jak w przypadku serii 2000, że podstawowa wersja, czyli bez dopisku Super, zniknie ze sprzedaży, a zastąpi ją wersja Super, ponieważ nie mamy tutaj dużych aktualizacji. Wersja Super 3080 ma taką samą ilość pamięci VRAM, do tego tylko kilkaset więcej rdzeni CUDA. No i tak samo jest w przypadku 3070. Tutaj nawet nie zmienia się ilość rdzeni CUDA, jest identyczna jak w bazowym modelu, zmienia się tylko rodzaj pamięci VRAM z GDDR6 na GDDR6X, więc też zaliczymy tutaj bardzo mizerny wzrost wydajności, natomiast prawdopodobnie wzrost ceny też zobaczymy na każdej z tych kart graficznych. Ciekawa sytuacja w przypadku 3060 Super, bo tutaj ilość rdzeni CUDA rośnie aż o 2000 i tak naprawdę wyprzedza 3060 Ti, gdzie bazowa wersja 3060 ma 3800 rdzeni CUDA, no to wersja Super ma ich mieć ponad 5000, gdzie wersja 3060 Ti ma 4800, więc no ciekawa sytuacja, bo w innych modelach superka jest pozycjonowana pomiędzy wersją Ti a wersją zwykłą, gdzie de facto ma zastąpić wersję zwykłą, a tutaj prawdopodobnie będziemy mieli sytuację, gdzie wersja zwykła zostanie w sprzedaży, a superka wyrośnie na coś tak naprawdę pokroju 3070 albo nawet, no nie wiem, mocniejszego raczej nie, no ale 12 GB pamięci VRAM, do tego bardzo duża ilość rdzeni CUDA, podobna do tak naprawdę 3070, zdecydowanie powinna wyprzedzić 3060 Ti, więc małe zamieszanie w portfolio modelowym się robi. A teraz przejdźmy już do serii 4000, ponieważ tutaj ja na swoim kanale mówiłem już o tych przeciekach związanych z prawdopodobną specyfikacją tej karty graficznej, teraz dostajemy tylko jej potwierdzenie, ma być to 18000 rdzeni CUDA, taktowanych 2,2 GHz, więc bardzo duży wzrost w stosunku do serii 3000, gdzie maksymalnie 3090 boostowało do 1,7 GHz, tutaj 2,2 GHz i prawie dwa razy więcej rdzeni CUDA. Pamięć nadal GDDR6X na szynie 384 bit, więc no możemy się spodziewać razem w połączeniu z 5-nanometrowym procesem od TSMC ogromny wzrost wydajności. No ale cóż, o tym więcej Wam będę donosił, jak tylko będziemy mieli kolejne informacje na ten temat. Przypominam, premiera serii 4000 prawdopodobnie pod koniec 2022 roku, więc już za rok. Więc myślę, że przez cały następny rok będę miał dla Was dużo informacji w tym temacie. W temacie kart graficznych jeszcze tutaj ciekawostka, ponieważ Nvidia wprowadza DLAA, czyli Deep Learning Anti-Aliasing. Nieźle, to jak Deep Learning Super Sampling od Nvidia był taką technologią, która pomaga nam uzyskać więcej klatek, no to teraz DLAA tak naprawdę, jeżeli mamy nadmiar klatek, czyli dużo klatek i gra nam płynnie śmiga, będzie tą płynność przekazywał na dużo lepszy wygląd gry. Będzie tak naprawdę zastąpywał klasyczny anti-aliasing jakimś głęboko uczonym maszynowo algorytmem, który ma poprawić wygląd gry. Bardzo ciekawa technologia. Pierwszą grą, która ją dostanie, będzie The Elder Scrolls Online. No i ja czekam, aż to wyjdzie. Mam nadzieję, że będziemy widzieć coraz to ładniejsze gry dzięki tej technologii, a potem jak DLSS i DLAA się połączy, no to już będzie naprawdę kozak. Czekam na pierwsze efekty tej technologii, ale tu taka ciekawostka. A teraz możemy przejść do procesów z rodziny ARM, ponieważ AMD i Nvidia chcą produkować te procesory.
Właściwie to tylko AMD chce, a Nvidia już to robi. Nvidia chwali się, że ich procesory osiągają wydajność zbliżoną do x86, czyli do klasycznych procesorów, aczkolwiek tak naprawdę zbliżają się tam tylko w tych zastosowaniach niskoenergetycznych. Procesory ARM nie skalują się tak dobrze, jeżeli chodzi o wzrost taktowania i zapotrzebowania na energię. Jeżeli pobierają mało prądu, no to działają bardzo fajnie zbliżenie do x86, natomiast już przy tych wyższych energetycznie zapotrzebowaniach tak dobrze się nie skalują, ale są poniekąd przyszłością i widać to po tym, że AMD powiedziało, że jest gotowe do produkcji, czyli tak naprawdę projektowania, bo produkcję za nich wykonuje TSMC bądź też inne podmioty ze względu, że nie mają swoich fabryk, natomiast są gotowi do projektowania dla klientów rozwiązań ARM i na razie nie spodziewałbym się takich rozwiązaniach w klasycznych skrzynkach, a wszystko to będzie trafiać, jeżeli chodzi o rozwiązania profesjonalne do serwerów. Tam prawdopodobnie takie procesory będą się pojawiać. Warto tutaj nadmienić, że Intel też chce takie procesory w technologii ARM produkować. A jak jesteśmy już przy Intelu, to przejdźmy do 12 generacji procesorów i do i9 12900K, której wyniki wydajności wyciekły w tym tygodniu i tak, naprawdę mocarny procesor szykuje się tutaj ze strony Intela. 11900K wygrał aż o 40% z Ryzenem 9 5950X w teście benchmarku Ashes of Singularity. Natomiast było tam coś takiego nie do końca fair, a mianowicie tylko 24 wątki ten benchmark obsługiwał. Upgrade został przeprowadzony z 16 na 24 wątki, co jest takim widać troszeczkę graniem pod Intela, z tego względu, że właśnie ta i9 ma maksymalnie 24 wątki, no a Ryzen 32. W pełni więc on nie rozwinął swoich skrzydeł, ale nawet jeżeli by rozwinął te skrzydła w pełni, no to z Intelem by nie wygrał. Jedyne co, to zniwelowałby tą stratę. A w Cinebenchu, który już absolutnie wykorzystał pełny potencjał obu procesorów, no to Intel wygrywa w teście na jeden wątek aż o ponad 20% i zrównuje się, wyprzedza o ułamki procentów Ryzena 9 5950X na test wielowątkowy, gdzie przypominam dysponuje 8 wątkami mniej, więc świetny wynik. No i zobaczymy, jak to finalnie będzie wyglądać po premierze. A teraz przejdźmy sobie do uniwersalnej ładowarki, którą zaproponowała Unia Europejska. I poniekąd tak naprawdę to ta ładowarka wpłynie tylko i wyłącznie na Apple i tak naprawdę na iPhony, bo pozostałe telefony mają już USB typu C i tylko Apple cały czas broni się swoim Lightningiem i to tak broni się tylko i wyłącznie, jeżeli chodzi o iPhone'a, ponieważ praktycznie wszystkie iPady dostały już USB typ C, MacBooki mają USB typ C jako złącze ładowania. No i powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, bo tutaj Unia Europejska proponuje około 2 lata buforu, jeżeli chodzi o wprowadzenie tych ładowarek, że Apple się temu zwyczajnie nie da i za 2 lata zobaczymy iPhone'a bez złącza ładowania, ładowanego tylko bezprzewodowo, bo ta ładowarka ma wpływać tylko i wyłącznie na telefony ładowane przewodowo, bezprzewodowo tego standardu Unia nie rusza, natomiast wszystko co ładowane przewodowo ma być ładowane właśnie ładowarką na USB typ C, taką ustandaryzowaną. Więc z jednej strony spoko, ale z drugiej strony zabija to trochę potencjał na ewentualny rozwój jakichś innych technologii w przyszłości. Natomiast z drugiej strony daje tą możliwość, że producenci, skoro będą przywiązani do standardu ładowania, jeżeli chodzi o kabel, zaczną puszczać wodze fantazji i tworzyć coraz bardziej kreatywne rozwiązania, jeżeli chodzi o ładowanie bezprzewodowe. Więc to widzę tutaj akurat w tym rozwiązaniu na plus. I już na sam koniec naszego podsumowania taka ciekawostka, że dr Lisa Su, czyli CEO AMD, została powołana jako osoba doradcza do takiej sekcji doradzającej prezydentowi Bidenowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o technologię. Bardzo fajny ruch, no na pewno Lisa Su zna się na tym, co robi, no bo przejmowała AMD, kiedy było ono warte zaledwie 3 miliardy dolarów i było tak naprawdę do kupienia za grosze przez większość firm, a teraz warte jest już 67
70 miliardów dolarów i naprawdę jest potężnym graczem na rynku, czy to zastosowań profesjonalnych, czy użytkowych, więc można powiedzieć, że pod jej skrzydłami AMD no, wróciło do dawnej chwały, więc no, jest to osoba bez wątpienia z wiedzą. No i wisienka na torcie, wisienka na to całe podsumowanie. Aplikacja PC Health działa, więc możecie sprawdzać, czy będziecie w stanie zainstalować Windowsa 11. Dużo osób pytało o tą aplikację, czemu ona nie działa, kiedy będzie działać, skąd ją dorwać. No to jest znowu oficjalnie dostępna, możecie pobierać. Cóż, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się oczywiście w kolejnym podsumowaniu. Nie zapomnijcie o konkursie, do którego link macie w opisie. I nie zapomnijcie też zostawić suba i łapki w górę pod tym materiałem. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Cześć.